Po dłuższej przerwie witamy w kolejnym odcinku GoLine TV Powered by the Outlaws. Krzysztof Wydrowski i Chris Jasia. No i nie było nas dwa tygodnie, bo wszyscy musieliśmy odimprezować to zwycięstwo, tak? No tak, nie było komu obsłużyć kamery, wszyscy byli dosyć w kiepskim stanie. Kamerzysta wyjechał na wakacje, trener wyjechał na wakacje, liczne imprezy przez ostatnie dwa tygodnie. Święto zwycięstwa, tak? Tak, to był świetny mecz, to był piękny mecz, 22-0. Tak. Ta dwójkę, bo ten two-point conversion zagraliśmy, żeby pokazać tę dominację w tym meczu. No. To był bardzo dobry mecz. Chyba najtrudniejszy mecz całego sezonu. Najtrudniejszy mecz. Harris robił dobrą robotę. Nie grał co prawda Rod, którego bardzo się baliśmy, tak. Ale w tym składzie jest paru dobrych zawodników. Było emocjonująco. Na pochwałę na pewno zasługuje nasz defense, który zrobił pięciokrotnie goal line stand? Pięć razy Warszawa była w red zone i wyszli bez żadnych punktów. Tak, tak. A to jest jednak duża liczba zagrań na... No defense w ogóle w tym roku. 6 razy do zera, 19 kwartałów bez punktu wpuszczony na koniec sezonu. Całe playoffy do zera, no to bardzo dużo. Ta passa trwa, 19 kwart bez straconych punktów. Tak. I dalej. Idziemy dalej do PLFA 1. Idziemy dalej, zobaczymy jak będzie w pre-seasonie, jak będzie w PLFA 1. Ofensywa również bardzo dobrze. Tak. Przyłożenia podaniowe, biegowe, zbalansowany atak. Nie używaliśmy za dużo zagrywek, graliśmy to, co uznaliśmy, że powinniśmy zagrać z tą drużyną Dukesów. Czasem wychodziło, czasem nie. Często strzelaliśmy sobie w stopy, więc ta piłka nie była przemieszczana tak dobrze, jakbyśmy tego chcieli. No i też Dukesi, wbrew pozorom, przemieszczali się po tym boisku i dopiero pod red zone ten ich atak wytracał impet, więc oni mieli dużo posiadania piłki. Tak. I miałem wrażenie, że to zmęczyło ich ofensywę na drugą połowę. Na drugą połowę wyszli troszkę podmęczeni w ofensywie, mimo że zazwyczaj to jest na odwrót, że jeśli mamy to posiadanie, to męczymy defensywę, a nie ofensywa się męczy. Dokładnie. Natomiast zdecydowanie to był mecz dwóch najlepszych drużyn z PLFA 2. To właśnie mecz mistrzowski powinien tak wyglądać. Bardzo się cieszę na ten wynik. Ja też. Udało się. Perfect season. Perfect season. 9-0. Tak, tak, tak. Jak z pre-seasonem, to jeszcze 11-0. Tak, tak, właśnie. Chciałem to dodać, ale mnie uprzedziłeś. No, trzeba parę słów powiedzieć o barażu. Gliwice wygrali też z Warszawą w swoim barażu i przechodzą do PLFA 1. Zaskoczyły mnie rozmiary tej wygranej, bo spodziewałem się bardziej zacięcia tego meczu. Tak. No Gliwice wchodzą, trochę popsuły przez to... No wiemy, że Gliwice tabeli. To dobry zespół, tak? Tak, tak. Dzięki temu mamy punkt odniesienia. Wiemy, że mamy dwie drużyny z PLFA 2 z naszej dywizji w PLFA 1. Dokładnie. Pokonali Gliwicanie w bezpośrednim starciu drużynę z PLFA 1. Możemy się teraz odnosić w jakiś sposób do... No tak, no bo Gliwice spadli, w ubiegłym roku byli w PLFA 1, spadli. W tym roku wygrali barażu, wracają, my idziemy do PLFA 1, jakieś tam odniesienie mamy teraz. Tak, tak. Wcześniej mieliśmy też odniesienie z Rebels, zawsze odnosiłem to do Rebels, gdzie my byśmy byli mniej więcej w tej stawce. Więc cieszę się, że teraz mam dodatkowe odniesienie, widać, że sobie damy radę, nie będziemy kandydatem do spadku, a będziemy walczyć o play-offy w przyszłym roku. No pytanie, jak podzielą te PLFA 1? No tak, zrobiła się trudna sytuacja przez to, że oni awansowali. No, ja bym chciał z punktu sportowego widzenia być na północy, bo wydaje mi się, że północ jest jednak słabsza od południa. Tak jak w tym roku PLFA 2. Tak jest. Seahawks Sopot bez Zetazate i bez Chambersa, więc jest duża szansa, że będą dużo słabsi. Cougars Szczecin zawsze mocna drużyna, ale wydaje mi się, że ta solidność to też jest do pokonania, tak? Wilki Łódzkie to jest drużyna jednowymiarowa, głównie biega, my sobie radzimy dobrze z biegami. No i Warsaw Dukes, których pokonaliśmy już w tym roku, więc mi by pasowała ta północ, no ale chyba będziemy na południu, gdzie są mocniejsze ekipy. No, jak patrzę na tą mapę PLFA 1, to widzę, że to raczej by się kroiło tak, że Szczecin, my, Gliwice, tych Katowice jako jedna grupa, a potem Sopot, Łódź, Warszawa, Kraków, Lublin jako druga grupa. To mielibyśmy grupę śmierci, tak? Bo Cougars jest solidna drużyna.
A do tego Rebels i Falcons, którzy się bardzo mocno wzmocnili. Falcons z amerykańskim quarterbackiem, z kołkiem na ławce też. Wzmocnieni od zawodników z Zagłębia Steelers, wzmocnieni tak naprawdę również wracającymi zawodnikami, bo tam Bronaszewski wraca do gry, to bardzo mnie cieszy. Są też byli reprezentanci Polski, Błazik czy Dominik, więc bardzo mocna paka. No i Rebels również wzmocnieni, bracia Sikora, Kselowski, Lącierz, to jest naprawdę mocna zgrana paczka w drużynie Rebelsów, więc to południe będzie niebezpieczne. Jeśli zostaniemy jeszcze tam Tigers, nie Tigers, a Kings, to będzie naprawdę grubo. Może tak być, że Tytani pójdą na północ i będzie wyjazd Szczecin-Lublin dwa razy. To współczuję. Tak. Nie sądzę, że tak zrobią. No można też zrobić jedną grupę i zagrać 9 meczy każdy z każdym. No to będzie wyzwanie logistyczne dla drużyn PLFA 1, natomiast to byłoby też uczciwe rozwiązanie. Więc ciekawe, ja bym chciał popodróżować po Polsce, mnie to frustrowało w tej naszej PLFA 2, w niej mieliśmy dużo wyjazdów. Tak, w tym roku mieliśmy tylko jeden wyjazd do Opola. Tak, i jeden do Oleśnicy. No, a to nie taki wyjazd, nie? No to można było załatwić samochodami. Mi się podobał najbardziej z wyjazdów wyjazd do Gdyni, jeszcze w Devils B, gdzie jechaliśmy pociągiem, to naprawdę było klimatyczne. Później do otwartej mieliśmy pociąg powrotny, więc wylądowaliśmy na plaży, na Monciaku. I naprawdę było co świętować w tamtym półfinale. No i twój ulubiony segment, college football. Tak. Dwa tygodnie temu mieliśmy pierwszy CFP poll, który wyszedł. Ohio State był, no przepraszam, nie Ohio State, niespodzianka, Clemson był na pierwszym miejscu. Mieli bardzo dobry strength of schedule. No i w tym ostatnim weekend, miniony weekend, to bardzo dużo w tym się wyklarowało. Clemson wygrało dość zdecydowanie 23-13 z Florida State u siebie, czyli się umocnili na tej pierwszej pozycji. Ja tutaj muszę przy Clemson powiedzieć o tym spajku w trzeciej próbie pod koniec. Mieli timeout, zagrali spajka w trzeciej próbie i musieli kopać field goala, zamiast grać akcję i jeszcze próbować zdobywać touchdown. Straszny błąd rozgrywającego. No, czasami tak bywa, tak. Natomiast mieliśmy parę niespodzianek. No, LSU przegrało z Alabamą, LSU był numer 2, Alabama numer 4 w tym pierwszym połowie. No, to może nie taka wielka niespodzianka, ale LSU nie mieli żadnych porażek i oni teraz spadną z tej pierwszej czwórki. Ohio State wygrali, natomiast Michigan State przegrał, jakby stracił swoje szanse, żeby się znaleźć w tym playoffie teraz. TCU tak samo, przegrali z Oklahoma State, Oklahoma State wzmocnił swoje szanse, żeby wejść do tej pierwszej czwórki na koniec sezonu. Jeszcze zostało bardzo dużo meczy między Oklahoma State, Baylor, Oklahoma, TCU między sobą będą jeszcze grać. No Michigan State za to, że przegrali, to teraz bardzo duże znaczenie ma mecz Michigan-Ohio State. Bo Michigan może tutaj grać wielkiego spoilera i też zwiększyć swoje szanse, żeby znaleźć w tej pierwszej czwórce, jeżeli wygra z Ohio State. No i teraz mamy w tej pierwszej czwórce, zobaczymy, bo to jeszcze dopiero we wtorek wyjdzie ten ranking, natomiast patrząc na te drużyny, które wygrały, te, które przegrały, no to Clemson się umocnił na pierwszym miejscu. Na drugie miejsce prawdopodobnie skoczy Ohio State, na trzecie Alabama, no i na czwarte z piątego miejsca awans Notre Dame, który wygrał też dość wyraźnie z Pitt, czyli ja tym się cieszę, jeżeli tak będzie. No tak, teraz jest to tak dosyć mocno zamieszane w tym college football, niełatwo się w tym odnaleźć. Myślę, że powinniśmy poświęcić jakiś fragment odcinka, żeby wyjaśnić te zawiłości aktualnego systemu przydzielania do playoffów w college football. Szkoda, że nie rozszerzyli tych playoffów do 8 drużyn. Jest dużo głosów, które mówią o tym, żeby rozszerzyć do 8 drużyn i moim zdaniem jest to niewykluczone, że jakieś 2-3 lata to się rozszerzy do 8 drużyn, no bo widzimy, co się dzieje teraz, tak? Mamy numer 1 Clemson bez porażki, numer 2 mamy Ohio State bez porażki, tak? Ale już mamy numer 3 Alabama z jedną przegraną, Notre Dame, jeżeli będzie czwarte, też z jedną przegraną. Fakt, że przegrali tylko do Clemson, który jest numer 1, ale mają jedną przegraną, tak? Ale za tym mamy jeszcze Baylor, mamy jeszcze Oklahoma State, którzy nic nie przegrali, no oni też mają mocne argumenty na to, żeby tam wysoko się znaleźć, czyli jest to jeszcze moim zdaniem w miarę za bardzo subiektywne, muszą to jakoś uściślić, tak?
Mi się podoba, jak to jest w NCAA basketball zrobione. Tam jest March Madness, tam jest bardzo dużo tych drużyn, 64 drużyny i każdy ma szansę, nawet malutkie uniwerki mogą zrobić. Tak, trzeba zakwalifikować się tak, tylko że w futbolu nie zrobisz tak, że grasz jeden mecz w czwartek, następny w sobotę, potem za tydzień znowu czwartek, sobotę, potem za tydzień znowu czwartek. Nie zrobię, no ale 8 drużyn to tylko 3 mecze, 3 tygodnie. Nie, 8 drużyn to okej. 16 tak. drużyn to 4 tygodnie, 32 drużyny to 5 tygodni. Więc tak naprawdę można tutaj pokombinować, można znaleźć jakiś złoty środek. Myślę, że 8 w tej chwili to jest ten złoty środek. No i przejdźmy teraz do NFL. Jak ci fantasy idzie? Nie najgorzej. W lidze Dawida Białego, w IPPLFA idzie całkiem nieźle. Jestem jak na razie kandydatem do playoff. Zresztą z Dawidem grałem w tym tygodniu. No właśnie, widziałem. Wygrywam póki co. Dobrze mi poszło w Sunday Night Football, bo idę Marco Murray z touchdownem, idę z Brian z touchdownem, więc tutaj jest całkiem nieźle, natomiast jeszcze on ma Austina Jeffreya i Martellusa Bennetta, kręcimy w poniedziałek, więc jeszcze nie wiem jaki będzie rezultat, ale myślę, że będzie dobrze, bo mam 20-punktową przewagę bezpieczną i nie zapowiada się, żeby Dawid to zniwelował. W drugiej lidze byłem w strefie spadkowej, ale teraz mocnym zwycięzcem wyszedłem z niej, jestem teraz 2 oczka nad strefą spadkową. Co ciekawe, mam chyba 5 miejsce pod względem zdobytych punktów, ale mój schedule jest tak raniący, że non-stop przegrywam, bo moi przeciwnicy wznoszą się na maks swoich możliwości akurat w tygodniu, kiedy grają ze mną. Jest całkiem nieźle, mimo że Gary Barnidge w pierwszy tydzień bez punktów licznych, 35 yardów tylko przez to, że Johnny Manziel zamiast Josha McCowna, szczerze mówiąc nie rozumiem tego dopingu dla Johnny'ego. W początkowym fazie sezonu rozumiałem, bo rzeczywiście lepiej im szło z nim pod centrem, natomiast teraz podoba mi się Josh McCown i szkoda, że ma kontuzję, szkoda, że Cleveland nie mogą wejść znowu do playoffs, a szczerze im to życzę, żeby w końcu któryś 40 startujący quarterback doprowadził ich do playoffs. No teraz jesteśmy w połowie sezonu NFL, 8 meczów za sobą, kolejne 8 przed nami. Jakieś niespodzianki? No dla mnie olbrzymią niespodzianką są aż 3 drużyny z perfekcyjnym bilansem. To jest dla mnie potężne zaskoczenie. Dla mnie największe zaskoczenie jest to, że jedna z tych drużyn to jest Carolina. Carolina gra świetny futbol. Wygrali z Green Bay. Cam Newton gra świetnie, biega. Ja widziałem, jak on grał z Green Bay, on tam rozbiegiwał tą obronę, rzucał. Nie ma do kogo rzucać, a jednak rzuca, tak? Zaraz zacznie sam do siebie rzucać. Zresztą chyba w jakimś meczu była taka sytuacja, tylko nie pamiętam, który to quarterback taką sytuację miał. Chyba... Nie będę zgadywał. Cam Newton ma świetny sezon. Robi wszystko, co od niego jest wymagane. No i defensywa Caroliny ułatwia mu na pewno sprawę. Tak. No, z drugiej strony Arizona też dobrze gra. Arizona bardzo dobrze, solidny futbol, grają bardzo, bardzo pewnie. Mi z kolei bardzo podoba się gra drużyny z Pittsburgha, która sobie radzi. Ale Ben znowu. Big Ben znowu wypadł, ale fajny futbol grają. Antonio Brown, 300 yardów. Tak. Gość jest nie do zatrzymania. No, był Mike Vick, on nie grał za dobrze z Mike'em Vickiem, nie mogli znaleźć chemii. Wrócił Big Ben, dostawał tyle piłek, ile chciał, robił z nimi co chciał. Do tego dobra gra biegowa, odpadł Le'Veon Bell, również D'Angelo Williams pokazał, że potrafi biegać z piłką. No i do tego obrona z Pittsburgha jest lepsza niż w ostatnich latach. No tak, ale wraca ta słynna obrona. U nich też niespodzianka, bo to Cincinnati bez porażki. Tak, Cincinnati jest zdecydowanie potężną niespodzianką. Dużo bo to, że New England Carolina. Nie ma żadnych porażek, to okej. Okay. New England z Tomem Bradym. Gronkiem. Z Gronkiem, z Edelmanem, z Amendolą. Ta paczka po prostu tak świetnie gra. Ten mecz teraz pokazał, wiesz, że oni mają tylko 6 liniowych w tej chwili w składzie, w rosterze, aktywnych, zdrowych. Tak? Reszta ma kontuzję. Stork, który normalnie był centrem w zeszłym roku, teraz grał na prawym taklu. Parę snapów na prawym taklu brał Tident, 300-funtowy Tident, który po prostu był uzupełnieniem dla obitej linii New England. Mimo wszystko, mimo tych wszystkich kontuzji, grają znakomicie. Taki West Coast football, Brady dostaje piłkę, pach, Amendola, pach, jest Edelman, jest Gronk, jest Scott Chandler, więc no i Dion Lewis, który tak, niesamowicie gra. No i solidne biegi LeGarrette Blounta. Małe piki, potem bum, coś łamie się. Tak, nie, to jest futbol, który prezentuje New England, jest przyjemnością dla oka. Widziałem dzisiaj taką grafikę,
no, Michał Latoś zwrócił, członek zarządu Panthers, że zwycięzcy skupiają się na zwyciężaniu, a przegrani skupiają się na zwycięzcach, tak? Na tym, żeby o nich mówić, na nich czekać. Tak jest z New England. New England są naprawdę świetną drużyną i ktokolwiek hejtuje z jakichś głupich powodów, to no to nie tędy droga, to trzeba patrzeć i podziwiać. Tak. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zaraz, nie powiemy nic o Dallas? Nie, nic nie mówimy o Dallas. Tak więc lajkujcie, subskrybujcie, szerujcie, dziękujemy, że nas oglądacie. Od marca przychodźcie na mecze. Od marca? Tak. A, z pre-season, including tak. Pre-season. Okej. Okay. Trzymajcie się. Do zobaczenia.